Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Utrwalanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przetrwanie drobnoustrojów w zmieniających się warunkach środowiska pod wpływem różnorodnych bodźców stresowych wymaga posiadania przez organizmy określonych zdolności adaptacyjnych. Odpowiedzią bakterii na trudne warunki środowiskowe jest wytwarzanie form przetrwalnikowych lub wegetatywnych. Drożdże i grzyby wykazują zdolność do zatrzymywania wody swobodnej, a niektóre organizmy wchodzą w układy symbiotyczne, dzięki którym mogą czerpać obopólne korzyści. Podstawowym celem procesów utrwalania żywności jest niszczenie drobnoustrojów. Aby to osiągnąć, należy schłodzić produkt poniżej temperatury minimalnej, gdyż to hamuje ich rozwój, albo przekroczyć temperaturę maksymalną, czyli temperaturę powyżej której wzrost zostaje zahamowany lub dochodzi do śmierci komórki. Po osiągnięciu temperatury maksymalnej następuje denaturacja białka, niszczenie enzymów, destabilizacja procesów metabolicznych. Niszczenie drobnoustrojów po osiągnięciu temperatury letalnej zachodzi w określonym czasie, który zależy od formy drobnoustrojów, warunków środowiskowych, dawki ciepła niszczącego. Postacie wegetatywne drobnoustrojów są mniej ciepłoodporne niż formy przetrwalnikujące. Dla wegetatywnych bakterii mezofilnych przyjmuje się temperaturę letalną 50 stopni Celsjusza do 60 stopni Celsjusza, a dla przetrwalników temperaturę 90 stopni Celsjusza lub 100 stopni Celsjusza. Zabiegi wykorzystywane w gastronomii do utrwalania żywności to na przykład gotowanie. Pieczenie, wędzenie, chłodzenie i zamrażanie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.